Horoskop na miesiąc czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku z kart tarota. Witam serdecznie, kochani widzowie. I zaczynamy, kochani, naszą wróżbę na czerwiec. Punktualnie przed rozpoczęciem się miesiąca czerwca proponuję Wam dzisiaj, by zobaczyć w kartach dla każdego znaku, co mówią karty, przed czym nas przestrzegają lub co wydarzy się. Witam wszystkich serdecznie, cieszę się, że jesteście. Dziękuję za Waszą obecność. Proszę o komentarze, proszę o lajki z kciuczkiem w górę. Wszystkich nowych proszę o subskrypcję mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o moich najnowszych wróżbach dla Was. I oczywiście na wróżby indywidualne zapraszam Was poprzez kontakt e-mailowy. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Oczywiście wróżby indywidualne są robione na podstawie Waszych zdjęć, dat urodzenia i konkretnych pytań. Są dokładniejsze niż te kolektywne, więc zapraszam wszystkich serdecznie na wróżby indywidualne. Kochani, zaczynamy. Pierwszy znak jest baran. Położę Wam być może karteczkę, byście mieli łatwiej. I wróżę tylko z jednej karty tarota. Proszę o wskazówkę dla barana. Proszę o wskazówkę dla barana. Proszę o wskazówkę. No chyba, że wypadnie mi więcej kart, to wtedy uważam, że jest to ważne. Proszę o wskazówkę dla barana. 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 Nie chcę karta wypaść. Jakieś dzisiaj karty są jeszcze śpiące, widzę. Trzy kielichy, kochani. No to jakiś radosny, piękny miesiąc dla baranów. Ta karta, przepraszam, mówi o radości, o szczęściu, o pięknym czasie, radowaniu się, być może ucztach i o pozytywnym miesiącu. Także wychodźcie może nawet na imprezy, na uroczystości, na zewnątrz, na jakieś, nie wiem, festyny. Też jest ważna tutaj współpraca z innymi, nie wiem, może jakieś właśnie terminy z innymi, gdzie Was zaproszą, tak, na urodziny czy na jakieś koncerty. Także pójdźcie, kochani. Przepraszam, przyniosę tylko okulary. Pójdźcie na wszelkie imprezy okolicznościowe, by zżyć się właśnie z ludźmi. Społeczne kontakty będą ważne. Jak również czas spędzony tutaj w gronie przyjaciół czy rodziny, również współpraca z innymi w pracy zawodowej, tak, jest tutaj bardzo istotna, ponieważ razem różne interesy wspólne tutaj są ważne w tym miesiącu, żeby się uzupełniać, kooperować ze sobą i dobrze współpracować. Dziękuję serdecznie baranom i zapraszam, kochani, byków. Byk. Proszę o wskazówkę dla byka. O, mamy dwie. O, kyniś też tebe, czyli wow, kochani, jakiś seksualny czas dla byków. Zobaczcie, jakiś po prostu miłosny, romantyczny czas. Król buław, bardzo namienny, charyzmatyczny, pełny pożądania, seksualny król, skłonny do romansów, pewny siebie i kochankowie. Czyli możecie znaleźć w czerwcu nie tylko prawdziwą miłość albo jakiś romans piękny, ale również no, bardzo romansowy czas, tak? Być może no, dużo pięknego seksu,
pozytywne wibracje romantyczne, emocjonalne, nawet takie sercowe, no sercowe, emocjonalne, uczuciowe sprawy tutaj wychodzą na pierwszym miejscu. No to jest karta kochankowie Adam i Ewa w raju, tak, czyli grzech, grzech, no karta seksualna oczywiście, czyli wszelkie relacje, romanse, afery, flirty tutaj dla byków będą ważne, a może poznacie po prostu kogoś, byki, ważnego, jeśli chodzi o romans, o miłość. Z romansu może się przerodzić coś w związek, prawda? Także kochani, sprawy miłosne u byków, bardzo ważne. Dziękuję bykom, zapraszam bliźnięta. Proszę o wskazówkę dla bliźniąt. Osiem kielichów. No kochani, bliźnięta będą odchodzić, żegnać się, jakieś pożegnania, tutaj rozstania. No być może, kochani, koniec związku, koniec relacji, rozwód, małżeństwa. Osiem kielichów, sprawy emocji, uczuć, romantyczno, nie wiem, związkowe. I osiem kielichów mówi o odejściu, zostawieniu uczuć, emocji, spraw, osób, które nam nie służą, rozstanie, tak? I pójście w swoim kierunku, w swoją drogę, tak? Niezależnie jaka ona będzie. Tutaj jest odejście od spraw obciążających Was, jakichś ciężkich, bolesnych. No na pewno jest to karta rozstania i rozwodu, tak jak mówię, odejścia. Idźcie swoją drogą. Wy jesteście ważni i zostawcie sprawy, które stwarzają, że jesteście nieszczęśliwe, tak? Owszem, to rozstanie nie jest proste tutaj, ta karta nie mówi o łatwych sprawach, smutne sprawy, które Was rozczarowały, ale to odejście jest raczej tutaj w czerwcu potrzebne, byście się uwolnili z jakichś ewentualnie toksycznych związków bliźnięta lub nieszczęśliwych związków po prostu. Także dziękuję bliźniętom i zapraszam serdecznie. Raki. To już wyszła. Gereściszka, czyli sprawiedliwość. Być może macie raki jakieś sprawy w sądzie lub sprawy administracyjne, sprawy urzędowe, ważne. Pójdą pójdą dla Was szczęśliwie, pozytywnie, po Waszej myśli. Sprawiedliwie tutaj będzie rozstrzygnięte, ale chodzi też o to, żebyście Wy mieli pewną sprawiedliwość w osądzaniu innych, w osądzaniu spraw w miesiącu czerwcu, tak? No ale sprawiedliwość to przede wszystkim dobre decyzje w Waszej sprawie, tak? Ale również jeśli Wy macie podjąć jakiekolwiek decyzje, to powinniście to przemyśleć, sprawiedliwie, oczywiście obiektywnie patrzeć i argumentować. No oczywiście, jeśli macie jakiś rozwód w sądzie, jakieś tutaj, nie wiem, sprawy w sądach, tak, alimenty i tak dalej, tutaj pójdą po Waszej myśli, oczywiście przy odpowiednim tutaj argumentowaniu i odpowiednim profesjonalnym podejściu do sprawy, tak? No, dla ludzi, którzy chcą, dla słuchaczy, przepraszam, którzy chcą wejść w jakieś związki małżeńskie, to też tutaj jest możliwe to, żeby urzędowe sprawy małżeńskie dobrze rozwiązać. Tutaj też mówi to o różnych papierach, dokumentach, by niczego nie przeoczyć, by wszystko załatwić, tak, i notarialnie, i sądowo. No przede wszystkim też rozwód, tej karta rozwodu jest bardzo silna, tak, żeby być fair, czyli fair do siebie, w stosunku do siebie, by dobrze tutaj w sądzie się dogadać, czy
czy właśnie pojednać, czy nie wiem, kooperować, tak, dla wszystkich spraw, do wszystkich spraw, czy tam sprawy dzieci, alimentów i tak dalej. Także tutaj ważne jakieś sprawy dla raków. Dziękuję rakom. I zapraszam następny znak, kochani. Lwy. Zapraszam lwy. Proszę o wskazówki dla lwów na miesiąc czerwiec. Proszę o wskazówki dla lwów na miesiąc czerwiec. Proszę o wskazówki dla lwów na miesiąc czerwiec. Bube der Münzen, czyli paś monet. Jeśli to jest sprawa waszego dziecka, to oczywiście uważajcie, kochani, skupcie się na dziecku, tutaj na jego jakiejś egzystencji dobrej, pomóżcie mu w jego sprawach. Jeśli chcecie zacząć coś nowego, nowa praca, zmiana pracy, podpisanie kontraktów, to tutaj uwaga, być może nawet brak wam doświadczenia, ale uwaga, bo jest szansa na jakiś nowy początek dla lwów, tak? Nowa szansa, nowy początek, uwaga, by nie za dużo peplać, tak? Tutaj uwaga, by nie wykazać się za małą kompetencją czy za małymi doświadczeniami, ale jest jakaś szansa, żeby zarobić znowu pieniążki, żeby zmienić na lepsze kontrakty, żeby zacząć nową pracę, żeby zmienić pracę. Dobre jakieś tutaj ewentualnie szanse, tak, na rozwój, by coś lepszego znaleźć, zdobyć lub by w ogóle znaleźć jakąś pracę w czerwcu lwy, tak? Też jeśli chodzi o związki, to tylko dodam, że być może poznacie lub jesteście z kimś bardzo niedojrzałym lub młodszym od Was lub młodym takim duchem witalnym. No tutaj jest szansa też na początek jakiejś stabilizacji w tym związku, malutkimi jednak krokami, dobrze? Nie szybko, nie porywczo, tylko małymi krokami można tutaj rzeczywiście nową szansę, nowy początek lub początek stabilności w tej relacji. Być może dla wszystkich singlów, jeśli lwy nie macie jeszcze związku, to poznacie kogoś, kto może jest młodszy od Was, ale szuka czegoś stabilnego, chce nowego początku. Dziękuję lwom i zapraszam kochane panny. Panny. Proszę o wskazówkę dla panie na miesiąc czerwiec. Ojojoj, dwie wypadły, dobrze. Wezmę dwie. No tu też jakieś odejście. Wow. Siedem mieczy i pustelnik. Czyli odejście, przecięcie jakichś starych struktur. Siedem mieczy mówi o tym, że... sześć mieczy. Tak, sześć mieczy. Sześć mieczy mówi o odejściu intelektualnym, emocjonalnym, mentalnym, uczuciowym. Zostawiacie za sobą sprawy, które Wam już nie służą, które Was właśnie tutaj męczą. Wyruszacie, widzicie, pakujecie wszystko, pakujecie swoje manatki, wyruszacie w poszukiwaniu nowej wiedzy, nowych projektów, nowych pomysłów, nowych partnerów i zostaniecie singlami. Singlami, którzy poszukują po prostu nowej fazy życia, nowych, nie wiem, czy partnerów, czy nowych właśnie tutaj pomysłów na życie, zostawiają stare sprawy, odcinają stare sprawy i szukają tej rozwiązania, co zrobić w przyszłości, tak? Tutaj karta singla, typowa pustelnika i też karta, by się namyśleć w spokoju, w ciszy, w takiej jakby separacji, co zrobić nowego. Oczywiście karta pustelnika mówi o tym, żeby się zdystansować do starych spraw, mieć spokój, spokój wewnętrzny też i pomyśleć, żeby znaleźć coś zupełnie nowego, tak? I zostawić to stare. Dziękuję pannom i zapraszam serdecznie wagi.
Proszę o wskazówkę na tak. Proszę o wskazówkę na tak. Wagi stoją przed jakąś decyzją, przed jakimś wyborem. Są jeszcze pasywne, ale myślą, co tutaj zrobić, tak? Troszeczkę pasywne wagi, zrezygnowane, jakby brak im tutaj szwunku do działania. Zastanawiają się, co zrobić, jedno lub drugie wybrać, co jest lepsze. Jakby już się zdecydowały na coś, tak? Ale jeszcze stoją, jeszcze myślą, jeszcze się zastanawiają. Nie mają jeszcze inicjatywy, nie ruszają się z miejsca, nie mają motywacji do działania. Są takie neutralne, obojętne. Także proszę uważać, żeby tak nie przestać i nie przespać całego miesiąca czerwca, żeby się jednak na coś zdecydować i pójść w tym kierunku konsekwentnie, zaryzykować, by podjąć decyzję. Więc czerwiec dla wag, ważne podjęcie decyzji, podjęcie ważnych decyzji i po prostu wyjście z tej pasywności w akcję, tak? W akcję, w energiczne działanie. Jeśli się zdecydowaliście na coś, to działajcie. Działajcie, nie stójcie w miejscu, by po prostu rozwinąć skrzydła, by się rozwinąć, by zadziało się w życiu waszym w czerwcu coś pięknego, coś nowego. Także wyjdźcie z tej pasywnej wagi tutaj, takiej pozycji, niezależnie o co pytacie, czy zawód, czy związek, tak, czy finanse, wyjdźcie z pasywnej sytuacji, zacznijcie działać, podejmijcie decyzję. Skorpion, zapraszam skorpiony wszystkie. Proszę o kartę dla skorpionów. Proszę o kartę dla skorpionów. Dziękuję. Dla skorpionów 9 buław. 9 buław to wow, dobrze, bronicie się, jesteście zablokowani, macie jakąś w sobie rezygnację, zmęczenie, czujecie, że coś dobiega końca, bronicie swoich racji, argumentów, bronicie się jakby tej, jakby bronicie swojej racji, tak? Nie wiem, no jakbyście się też obawiali czegoś, jakichś ataków, jakichś niebezpieczeństwa tutaj ze strony, nie wiem, ze strony innych, tak, innych osób, no obwarowaliście się, widzicie, macie blokady, chcecie się bronić, bronić swojej pozycji, bronić swoich tutaj jakichś, nie wiem, priorytetów. Także nie wiem, no jeśli jest jakaś ciężka sytuacja w waszym życiu, dobiega końca coś, czy musicie obronić swój punkt widzenia, no to tutaj proszę rzeczowo, argumentatywnie obronić swoich racji. No ale uwaga, żeby się oczywiście nie pokłócić, by się tutaj nie podroczyć z kimś, by nie agresywnie działać, tak, tylko spokojnie. Bo jesteście tutaj, taka rezygnacja jest w was, brak działania, też statyczność, ale takie jakby wojownicze, tak, wojownicze nastawienie, więc uwaga, by się nie pokłócić, skorpiony w czerwcu, tylko spokojnie obronić swoich racji po prostu. Teraz strzelce, zapraszam strzelce. Już się odwróciła karta dla strzelców. 5 kielichów. Wow. 5 kielichów mówi o jakiejś rezygnacji, nie wiem, smutku, rozczarowaniu. Na, być może na właśnie punkcie emocjonalnym, uczuciowym. 5 kielichów, kochani, to smutek, żal, rozczarowanie, strata, rozpacz, melancholijność, sentymentalność, wspominanie starego, patrzenie się tylko w przeszłość. I niewidzenie szansy, że jeszcze może coś się w przyszłości udać. Więc
Pamiętajcie, w czerwcu nie bądźcie tacy smutascy, strzelce, tylko nie bądźcie smutni, nie bądźcie tacy melancholijni, bez sensu działania, tylko spróbujcie po prostu wyjść z tej melancholijności i nie żyjcie tylko przeszłością, ale spójrzcie, że los wam ciągle być może podsuwa coś innego pod nos i że jeszcze jest być może jakaś szansa, by coś uratować czy zacząć coś nowego. Strzelce, nie bądźcie w takiej rozpaczy i smutku, bo to was blokuje i to blokuje wszelki rozwój działań w czerwcu, strzelce, więc wyjdźcie z tego smutku, z tego, nie wiem, jakiegoś żalu, rozczarowania, bycia samym, samotnym, o myśleniu, że wszystko jest takie negatywne. Wyjdźcie z myślenia negatywnego, strzelce, w czerwcu i nie myślcie już o tych takim bagażu doświadczeń, być może o złych doświadczeniach, tylko wejdźcie po prostu w nowe, otwórzcie się na nowe, oczyśćcie się i otwórzcie się na nowe, tak, ponieważ tu macie takie libeskuma, czyli no nie wiem, myślicie ciągle, wspominacie starą miłość i cierpicie, jest cierpienie po stracie, stracie partnera, stracie miłości, więc taki bardzo bolesny miesiąc czerwiec tutaj się zapowiada, ale wyjdźcie z tego i otwórzcie się naprawdę na nowe. Jeszcze dwa kielichy stoją pełne, pomimo że trzy się rozlały, więc jeszcze jest szansa, by coś albo uratować, strzelce, albo by zacząć zupełnie coś nowego. Dobrze, więc dziękuję strzelcom i zapraszam koziorożce. Koziorożce, proszę o wskazówkę dla koziorożców. Proszę o wskazówkę dla koziorożców. Dziękuję. Koziorożce dwa. O, to samo co wagi. Dwie buławy, kochani, to samo miały wagi, że w czerwcu koziorożce muszą podjąć jakąś ważną decyzję, tak, no nie mogą się po prostu tutaj zdecydować na coś, stoją w miejscu, są pasywne, brak im motywacji, natomiast powinny podjąć w czerwcu jakąś istotną decyzję i dokonać po prostu odważnie wyboru, zadecydować i stać za tą decyzją, działać, wejść w ruch i nie przestać, nie przespać z całego miesiąca czerwca, tylko zdecydować się i działać, pójść po prostu w aktywne działanie i ruszyć z tego miejsca. Także to jest ważne tutaj dla koziorożców. Wysłuchajcie sobie koziorożce również wagę, to też będzie to samo dla was. I zapraszam wodników. O, już skoczyła karta, ale jeszcze się odwróciła i została. Nie wyskoczyła na zewnątrz. Proszę o radę i wskazówkę dla wodników. Proszę o kartę. O, dziękuję serdecznie. Wodniki, 8 mieczy. Wow! No miesiąc czerwiec pełen blokad dla wodników. Jej, musicie opuścić te blokady, te lęki, lęki przed stratą, tak, które was wręcz paraliżują, które wam nie pozwalają pójść w ruch, w akcję. Tutaj mamy 8 mieczy, nie wiem, jakaś, jesteście w jakiejś pułapce mentalnej, emocjonalnej, wierzycie w coś, że musicie za wszelką cenę, tak? No i po prostu tym się blokujecie, przerażacie, przeraża was to. Jakby tutaj nie chcecie emocji też dopuścić, nie zamknięci jesteście na emocje, nie chcecie widzieć, nie chcecie słyszeć emocji, tylko jesteście po prostu tak na emocje, na uczucia zablokowane, macie tak negatywne myślenie, musicie wyjść z tej fazy, wodniki, w czerwcu musicie się otworzyć, opuścić te pęty, przerwać te pęty, tak? I otworzyć po prostu czakrę serca, otworzyć siebie na nowe sprawy, na miłość i nie zostać w tej paraliżującej tutaj chorobliwej wręcz pozycji, tak? No też to jest to ważne, żeby nie zaprzeczać swoim naturalnym jakimś takim potrzebom. Jeśli potrzebujecie miłości, otwórzcie się na miłość. Jeśli potrzebujecie seksu, otwórzcie się na seks i nie blokujcie tych emocji, które w was płyną, tak? Otwórzcie oczy, otwórzcie uszy, patrzcie, co się w was na zewnątrz, koło was, wokół was dzieje i nie zamykajcie się, nie izolujcie się tylko, tak? Nie bądźcie w takim więzieniu swoich własnych jakichś przekonań, reguł, tylko otwórzcie się na coś nowego, wodniki.
bo straszne, straszne po prostu blokady widzę. Czyli działajcie przeciw tym blokadom, przeciw tym lękom. I ostatni znak ryby. Zapraszam ryby. Proszę o wskazówkę dla ryb. Proszę o wskazówkę dla ryb. Już jakaś karta tutaj odwróciła. O, 7 monet dla ryb, czyli pracowitość, solidność, skupić się w czerwcu na pracy, być może znajdziecie nową pracę, jeśli tego chcecie. Tutaj 7 monet mówi o oczekiwaniu też na zasianiu ziarn jakiejś pracy, tak? Nie wiem, jeśli dobrze pracowaliście, zrobiliście dobre projekty, to czekacie, nie wiem, czy na lepszą zapłatę, na lepsze pieniądze, na lepszy kontrakt, na efekty, tak? Tutaj przeczekujecie, jesteście troszkę pasywni, teraz odpoczywacie, czy myślicie, chcecie zapłaty za dobrą, waszą solidną, wspaniałą pracę w czerwcu lub czekacie na jakieś pieniążki, które mają być wam wypłacone za jakiś projekt czy jakieś, nie wiem, nadgodziny. No to tutaj się dopominajcie o to. Oczywiście, jeśli pytacie o związki, to czekacie również na rezultaty w waszych związkach, na jakiś dobry rozwój, na, nie wiem, powrót jakiejś waszej osoby, czy rozwój jakiegoś stabilnego związku, jakiejś relacji, ponieważ dużo włożyliście swojego wysiłku, zasialiście takie, no nie wiem, można powiedzieć ziarna, teraz czekacie, by coś z tego wyrosło, urosło, by coś się rozwinęło. Tak, także tutaj ta karta mówi o tym, by odczekać w czerwcu, że przyjdą jakieś rezultaty dobre dla was, pozytywne, które będą długotrwałe, które będą po prostu no, porządne, tak? Tutaj też powinniście też pomyśleć dla tych, którzy pytają tutaj o jakąś stabilność, czy w związku, czy w pracy, czy w finansach, że krok po kroczku powinniście powoli coś solidnie zbudować, tak? Jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o związek. No i to przyniesie dobre rezultaty, jeśli w czerwcu będziecie tutaj pracowici, solidni, będzie można na was polegać, to przyniesie to dobre rezultaty, ponieważ jest to karta pozytywna. I to już był ostatni znak. Widzicie, rozmaite tutaj sprawy pokazały karty, tylko dla wodnika i koziorożców karta się powtórzyła. Życzę wam oczywiście pięknego miesiąca czerwca, czyli letniego miesiąca. Dużo słońca, dużo zdrowia, dużo pozytywnych spraw. I oczywiście w czerwcu zapraszam was, kochani, na mój kanał codziennie. Zapraszam was również do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam was w czerwcu na wróżby indywidualne, żeby zobaczyć, co zadzieje się w lecie. Także zapraszam i do usłyszenia już wkrótce.